Boże, zwariować można. Teraz wyglądasz jak milion dolarów, a raz jak kupa po prostu. Cześć, witam Was w kolejnym filmiku i dziś mam dla Was projekt Denko. Dawno nie było, więc zaczynajmy, a mam tego całkiem sporo. Słuchajcie, przygotowałam sobie to wszystko w misce, tak jak możecie zobaczyć, żeby po prostu nie szeleścić i żeby wszystko sprawnie Wam pokazać. Także zapraszam Was wszystkich do oglądania. Na pierwszy ogień idą balsamy czy żele do kąpieli. Mam tutaj akurat trzy: Palmolive, Niva i Dove. Ogólnie wszystkie trzy bardzo fajne. Ten jest bardzo taki poręczny dość, bo ma tą właśnie pompkę, która ułatwia dozowanie. Pojemność 750 ml, na długo starcza, bardzo ładny zapach, przyjemny, który długo się utrzymuje. Ogólnie bardzo polecam i mam kolejną butelkę właśnie w użyciu. Drugim balsamem jest balsam z Nivei o zapachu kokosowym. I tak, tu jeszcze mam pojemność 500 ml. 500, tak, 500. I tak, co mogę powiedzieć? Zapach na początku wydawał mi się ładny, później powiem Wam, że pachnie takim korniszonym ogórkiem. I nie był to zapach przyjemny, bo po kąpieli czułam się po prostu jak ogórek. Ale ogólnie balsamy z Niva, takie żele, to są kremowe żele pod prysznic, ogólnie polecam, bo mam taki jeszcze zapach z Diamond Touch, jeżeli dobrze pamiętam. Także tamten mi się bardzo dobrze sprawdzał, fajniejszy miał zapach, ale ten akurat odpada. No i trzeci to jest Dove, tutaj również mam pojemność 500 ml, bardzo fajny, taki delikatny, standardowy zapach. Takiego zwykłego mydła Dove, który właśnie przywraca mi wspomnienia dzieciństwa. Także jak mówiłam, super zapach, fajnie też nawilża. Ten zapach utrzymuje się na skórze, także myślę, że też w przyszłości kupię sobie kolejne opakowanie. Więc tak jak mówiłam, z tych trzech te dwa polecam, tego konkretnie zapachu nie. Dalej pozostaje chwilę w temacie żelu pod prysznic. Tutaj mam taki z marki Naobay. Dobrze to mówię? Protective Shampoo and Shower Gel. I tak, tutaj to akurat było chyba w pudełeczku Big Glossy. Zapach taki średni, powiem Wam, taki rozpuszczalnej herbaty, takiej granulowanej. Ja to kupiłam w dzieciństwie, więc to mi się tak bardzo kojarzyło. Używałam go w zasadzie bardziej jako szampon niż jako żel pod prysznic. Fajna rzecz, jaka jakby gdzieś na wyjazdy, że macie dwa w jednym. Z tego co wiem, jest bardzo drogi i jakoś tak super się ekstra u mnie nie sprawdził, więc słaby dla mnie był. W temacie pielęgnacji ciała to pokazuję Wam już kolejne opakowanie zużytego balsamu z Neutrogeny. To jest ten czerwony, jak widzicie na załączonym obrazku. Bardzo fajnie nawilża, regeneruje popękaną skórę, a ja czasami do takiej właśnie potrafię swoją doprowadzić, co nie jest dobre, ale niestety już postawiłam sobie kolejne opakowanie w łazience, żeby od razu po prysznicu móc się wybalsamować tym. Także ten nawyk musi mi trochę wejść w krew, ale bardzo fajnie, nawet jeżeli trochę zaniedbacie tą skórę, to on bardzo dobrze sobie z tym wszystkim złym radzi. 400 ml opakowanie, często kupuję je w promocjach. Szybkie przejście na włosy, tutaj moja ulubiona marka do włosów, Pantene Pro V. Tutaj mam tak, szampon intensywna regeneracja, a tutaj mam szampon gęsty i mocny. Gęsty, co ja mam tak z tymi końcówkami dzisiaj? Wybaczcie. I tak, zawsze używam tych, znaczy z tej serii, tej intensywna regeneracja, ponieważ mam włosy blond. Boże, mam włosy blond i no po prostu od zawsze pamiętam, że używam tej po to, żeby troszeczkę mi właśnie ułatwiały i rozczesywanie i żeby moje włosy wyglądały bardzo dobrze. Tutaj mam gęste i mocne. Nie zauważam jakiejś super ekstra poprawy, więc raz kupiłam to opakowanie i myślę, że jednak zostanę przy tych. Z tej serii tutaj mam jeszcze kolejne opakowanie, już trochę mniejsze, które też dostałam kiedyś u Big Glossy i tutaj jest też w tej samej serii odżywka, intensywna regeneracja, tak, także ta seria na mnie działa super. Co tu więcej można powiedzieć? Kolejna porcja szamponu to jest oczywiście Head and Shoulders. Jakoś tak. I to jest tak, to jest oczywiście szampon przeciwłupieżowy i większa puszystość. Do włosów cienkich, które potrzebują objętości. Jak wiemy, szampony, które nadają objętość, one po prostu tak jakby otwierają łuskę włosa, że ona jest taka, wiecie, no to, że te włosy po prostu przez to nabierają objętości. No i jednak myślę, że to nie jest dobry sposób na nadanie objętości włosom. Po prostu włosy są takie, no... No są takie nieprzyjemne w dotyku, że tak powiem. Szampon ogólnie, sama marka ta sama w sobie jest ok. Natomiast na pewno następnym razem wybiorę jakieś inne...
Inne k***a. Inne. Rodzaj? Tak. Odkopałam tutaj jeszcze taką buteleczkę. Ono troszkę może być już w kurzu, bo Tedenko czeka na nagranie. I to jest tak, szampon z firmy Artego. Również to było załączone w jakimś Biglossi. I z tego co pamiętam, to czytałam w składzie, on ma olejek arganowy. Ja pamiętam, zarzekałam się, że ja tego używać nie będę. Ale po prostu miałam kryzys, bo jakoś w okresie świątecznym, sylwestrowym okazało się, że szampon mi się skończył i musiałam to zacząć. A jak już zaczęłam, no to oczywiście musiałam to skończyć, bo jakżeby inaczej. Jakoś tam super na mnie nie działał, krzywdy też mnie dłużej nie zrobił, więc jest taki bardziej neutralny. Nie pamiętam, ile on może kosztować, więc nie wiem, ale to nie jest taka rzecz, taki kosmetyk, do którego bym powróciła. Także niestety. Moja nieśmiertelna maska, odżywka. Ja używam jej około właśnie odżywki. To jest maska intensywna odbudowa do włosów zniszczonych z ziai. Ja już ją nieraz pokazywałam w Denku i ona zawsze się będzie u mnie pojawiała. Nawet w tym momencie mam ją w łazience. Mam jeszcze chyba dwa opakowania w zapasie, więc no tak jak mówię, nieśmiertelna i będzie ona się pojawiała chyba w każdym Denku. Albo po prostu zrezygnuję z jej pokazywania, no bo to się będzie powtarzało. Was jest dużo na kanale LED-owych, więc dlatego ją znowu pokazuję. Zjadam końcówki, przepraszam. Przechodzimy szybciutko do twarzy i tutaj mam dwa żele do twarzy właśnie z firmy Be Beauty. Pochodzą one z Biedronki. Tutaj z tego co widzę, to jeszcze jest stara seria tego opakowania. Tutaj troszeczkę wybaczcie, że jest umazane, ale coś leżało tutaj i po prostu wymazało kilka innych opakowań. I to już jest troszeczkę przyschnięte, więc no nie będę tego myć. To jest Denko, zaraz to wyrzucam. Więc tak, zacznę może od tego. To jest delikatny żel, krem łagodzący do mycia twarzy, skóra sucha i wrażliwa. Ma zapach bardzo ładny, ale i fajnie też oczyszcza. Kolor w ogóle tego żelu, krem, to jest taki jakby mleczny troszeczkę. Fajnie oczyszcza, tam nie robi jakichś szkód na twarzy i tak dalej. Jedynie minus jest i taki, że jak myję twarz na przykład i otworzę buzię, to taki jakby gorzki zapach mi się dostaje tam. No i po prostu to czuję, to jest nieprzyjemne w tym. Ale od czasu do czasu właśnie wracam do tego żelu. W tym momencie chyba różowego nie mam, ale myślę, że za jakiś czas pewnie się znowu pojawi. Ten natomiast w tej wersji niebieskiej to jest micelarny żel nawilżający do mycia i do makijażu. Skóra normalna, sucha i wrażliwa. Szczerze powiem, nie próbowałam tym żelem robić do makijażu, bo ja po prostu sobie najpierw mleczkiem zdejmuję cały makijaż, a później dopiero myję buzię i tak dalej, tam tonizuję i tak dalej, te wszystkie kroki robię. Bardzo fajny właśnie, ma neutralny zapach. W ogóle właśnie on się takiego czegoś nie wytwarza gorzkiego jak tamten. Konsystencja taka żelowo, no bardziej żelowa można by powiedzieć. Fajnie oczyszcza buzię. Co jeszcze chciałam dodać? Kolor ma żelowy, czyli taki przezroczysty. Także ja polecam, te żele ogólnie kosztują 5 zł w Biedronce. I w tym momencie jeszcze jest w użytku peeling. On jest w kolorze tym takim zielonym opakowaniu. Też co jakiś czas używam, bo tych peelingów mam kilka, więc no trudno je tak wszystkie szybko zużyć. Zostając przy serii z Biedronki, tu mam kolejny Be Beauty łagodzące mleczko 2 w 1. Ja używam tej wersji różowej, jest wersja niebieska, ale to już nie jest mleczko, tylko właśnie płyn micelarny. Ja za płynami za bardzo nie przepadam, dlatego od lat jestem wierna temu mleczku. Fajnie oczyszcza, nie szczypie w oczy. No co tu więcej mam powiedzieć, no po prostu ja zawsze je polecam i też nie jest drogie, także żyć i nie umierać. To był chyba słaby tekst. Wyciągnęłam jakąś starą rzecz i to jest garnier, czysta skóra, peeling, brush, który ma taką... Ojej, jakie to jest stare. Szczoteczkę taką silikonową, powiedziałabym, z otworkiem. Ogólnie na początku fajna to była rzecz, to tam się przekręca, żeby tam się płyn wylewał, ale jednak wydaje mi się, że to jest słabo higieniczne i jak tutaj nawet mogliście pewnie zobaczyć, czy ona nie była taka żółta, ale pożółka po prostu, bo nie używałam tego dość sporo czasu. I tam trochę jeszcze zostało, ale to już zapewne jest przeterminowane. Fajnie oczyszcza, ale też ma taki właśnie gorzki posmak, jakby tak się ten zapach wciągnęło do buzi. Także to nie było przyjemne, ale co by tu powiedzieć więcej. Ja myślę, że no właśnie to jest słabo higieniczne i jednak chyba zostanę to przy takiej szczoteczce elektrycznej do czyszczenia twarzy. Także tak. Marka Vaseline i balsam do ciała. O zapachu kakaowym, do takiej skóry właśnie przesuszonej. Początkowy zapach takim wydawał się przyjemny, dość fajny, niekoniecznie kakaowy. Bardziej mi pachnie takimi kosmetykami, nie wiem, mojej mamy, jakąś pomadką. Tak, nie pomadką, tylko cieniami takimi. Pamiętam, że moja mama miała właśnie cienie chyba do oczu w takim zapachu i zawsze mi się to podobało, jak byłam mała. Ale ogólnie sam balsam niezbyt nawilżał.
No ten zapach był na początku przyjemny, później jednak jak właśnie, nie wiem, wstawałam rano, to tak czułam taki... No dziwny ten zapach był, no nie mogę jakoś sobie teraz przypomnieć określenie, jakbym mogła to nazwać. Także myślę, że do tego balsamu na pewno nie wrócę, tym bardziej, że mam swój ulubiony właśnie z neutrogeny, który używam cały czas i na to, co robi, to trochę chyba jednak jest przereklamowany. Zużyłam kolejne opakowanie zmywacza do paznokci z firmy Isana, który można kupić oczywiście w Rossmanie. On tutaj jest z olejkiem pielęgnacyjnym, migdałowy zapach. Właśnie dobrze zmywa lakier z paznokci, nic nie rozmazuje się dookoła i ma bardzo przyjemny zapach, więc po prostu nie śmierdzi, bo są zmywacze, które na całe mieszkanie się zapach rozchodzi. Niestety wiem coś o tym. Także ja ten Wam bardzo polecam. Nie jest drogi, tu miałam opakowanie... ile? 125 ml. Kolejne zużyte opakowanie mojego ulubionego kremu do twarzy pod makijaż. To jest Cashmere Illuminator z Dax Cosmetics. Rozświetlający krem, liftingujący teoretycznie o NIS 35+, albo 30+. Ale on dla mnie się bardzo dobrze sprawdza. Bardzo fajnie tak jakby taką robi bazę pod cały w ogóle nasz makijaż. Nie wiem czy on ma, nie mam tu opakowania akurat, nie wiem czy on ma jakieś silikony, ale... No bardzo, bardzo fajnie wygładza też twarz właśnie przed makijażem. Dobrze potem ten makijaż się trzyma, nie wyświeca się też tak szybko buzia. No ten krem to jest dla mnie jakaś w ogóle rewelacja, bo nie wyobrażam sobie teraz robić makijażu z użyciem jakiegoś w ogóle innego kremu, bo w ciągu dnia widzę różnicę. Jeżeli nałożę sobie inny krem i zrobię makijaż i na przykład już potem idę w pracy do lustra i wyglądam jakbym po prostu, nie wiem, zmęczona, była napuchnięta, w ogóle taka świecąca i w ogóle taka nie w sosie. A ten krem naprawdę jest i rozświetlający, i rozświetla moją twarz, i moją duszę, nie, no, żartuję oczywiście. Także ja Wam ten krem bardzo polecam. I tak jak mówię, jest świetną bazą pod podkład, pod w ogóle cały makijaż. Zużyłam również 3 tusze do rzęs i teraz tak, pierwszy to jest z marki Lovely Wild Cut, a i szczoteczka już Wam pokazuję, jest silikonowa w formie takiego jakby, to może nie jest taka kobra, bo ona jest taka dookoła, tutaj grubsza, tutaj cieńsza, natomiast bardzo ciężko się nie umaluje oczy, łatwo sobie tutaj w kąciku ją wsadzić do oka, co nie jest przyjemne. Skleja rzęsy i ogólnie bardzo szybko mi wyschła. Nie była droga, bo tam poniżej chyba 10 zł. Mój aparat postanowił się przegrzać, więc muszę teraz to dokończyć. Nie wiem na czym skończyłam, ale szybko wysechł i nie polecam. Drugi tusz również z Lovely False Lashes Mascara. I tutaj mam szczoteczkę, już taką konkretną szczotę, słuchajcie. Tak wygląda. I ona również bardzo mocno sklejała rzęsy. Potem musiałam rozczesywać ją właśnie kolejną maskarą, żeby ten efekt jakoś wyglądał. Nie było to super wygodne, ani jakiegoś super efektu też nie dawało, więc również ta maskara poniżej 10 zł i też nie jest godna polecenia. I trzecia maskara, znowu z Lovely, to jest Curling Pump Up Mascara. Żółta wersja, ze szczoteczką silikonową, lekko wygiętą, taką łuk taki. Nawet z tego co widzę nie wyschła mi do tej pory, ale leży tutaj już w tym opakowaniu dość długo. No ale wiadomo, tuszu też nie powinniśmy zbyt długo używać. Ogólnie bardzo fajnie rozdziela rzęsy, nadaje też mi bardzo fajny kolor, taki no kolor czarny, ale wyraźny ten kolor jest taki, nie trzeba też wielu warstw nakładać tego tuszu, żeby po prostu te rzęsy były widocznie zaznaczone. Ja go polecam cały czas, mimo wszystko. Tego, słuchajcie, chyba w denku jeszcze nie było. I to jest Sesvit. Wszyscy wiedzą, co to jest? Wydaje mi się, że nie, bo słuchajcie, gdyby nie YouTube, to ja też bym o tym nie wiedziała. I to jest taki top coat już na koniec naszego manikuru. Używamy po to, aby po pierwsze paznokcie nam szybciej wyschły, ten lakier na paznokciach szybciej wysychł, nadać im jakiegoś takiego ładnego połysku. I to jest taki top coat, czyli po prostu wykończeniowy, żeby... utrwalić ten lakier, o tak, czyli takie jakby 3 w jednym, a nawet jeszcze można więcej tych jego zalet znaleźć. Bardzo fajnie się go używa, może jakoś tam super on nie pachnie, ale można się do tego zapachu przyzwyczaić. Umiejętnie użyty, naprawdę przedłuża żywotność, trwałość naszego lakieru na paznokciach. Może być trochę drogi, bo kosztuje 30 zł, ale często też jest w super farmie na promocjach, także... Ja Wam go szczerze polecam. Myślę, że każda z nas powinna mieć coś takiego w swojej kosmetyczce. Teraz zajmiemy się stopami. I tutaj mam taką maskę z marki SheFood.
złuszczająca maska do stóp. Czy to są takie skarpetki, które nakładamy, tam siedzimy w nich pewien okres, tutaj właśnie w zależności, ile tutaj jest napisane na opakowaniu. Nie pamiętam, jaki tutaj był czas tego, ale używam też innych, więc nie chcę wam na razie kłamać. Fajnie działają, po około tam tygodniu, może nie całym, zaczyna nam się skóra stóp złuszczać. Schodzi ten taki martwy na skórek pierwszy, tylko to schodzenie jego jest trochę już uciążliwe, więc musicie to zrobić w momencie, kiedy nie macie jakiejś okazji nałożyć takich butów odkrytych, żeby po prostu tego nie było widać. Najlepiej to robić zimą, przed latem, tak? Ale i nie, żeby nie chodzić też na basen, pamiętajcie, bo no, to nie jest też ładny widok. Ale działa, powiem wam, że działa, kosztuje 10 zł albo 15, nie pamiętam. Także to polecam. Pozostając chwilę przy stopach, tutaj mam takie plastry na zniszczone pięty z firmy PureDerm. I tutaj jest z olejkiem żożoba, intensywnie zmiękcza, nawilża, zawiera olej żożoba, to już mówiłam, zawiera olej z drzewa herbacianego. I tutaj miałam opakowanie 4 plastry, kosztuje to około 20 zł. I powiem tylko tyle, że to jest tak jakby okazjonalnie, że nie wiem, nie macie zrobionego peelingu stóp, albo po prostu wasze stopy są w takim stanie, że ciężko je tak szybko doprowadzić do normalnego stanu, a potrzebujecie nałożyć buty, które odkrywają pięty, to jest coś, co was uratuje tak jakby tylko na to jedno wyjście. Bo takie właśnie na plastry na pięty nakładamy, tam trzymamy jakiś czas i one są super miękkie, gładkie, naprawdę pięknie wyglądają. Ale po myciu stóp, wszystko wraca do normy, więc po prostu to jest tylko taki jakby, jak to nazwać? Taki SOS na jakieś tam takie awaryjne wyjścia czy sytuacje. Zużyłam również taką kurację z Rival de Loop, to są hydrokapsułki pielęgnacyjne, które super nawilżają. Mamy takie właśnie ale rybki, które trzeba przerwać i tym samym olejkiem smarować sobie twarz. Tutaj było, ile ich? 7, czyli taka 7-dniowa kuracja. Bardzo fajnie nawilża, nic mi w ogóle na twarzy nie wyskoczyło. Także od jakiegoś raz na jakiś czas właśnie warto sobie coś takiego zaaplikować na twarz. Dermofarma płatki kompres 4D. I to są takie płatki nasączone jakimiś olejkami, tutaj substancjami odżywczymi z witaminą E, C. Oczyszcza, zmniejsza pory, takie ma mieć działanie. Złuszcza, wyrównuje koloryt skóry. Płatki są właśnie w takiej formie jakby, to jest taki płócienny kawałek, może nie, ale taki kawałek materiału nasączony tymi właśnie różnymi substancjami. Wygląda jak pokrojone plasterki pomarańczy. Ale powiem tak, ja ich nie polecam, nie zrobiły totalnie nic, nie nawilżyły mojej skóry. I w ogóle nie było jakoś super mocno nasączone, bo ja je przyłożyłam na twarz i musiałam leżeć plackiem, wiecie, po prostu na górze, musiałam się położyć na plecy, bo one mi po prostu spadały z twarzy, totalnie mi spadały, nawet jak lekko miałam głowę tylko przychyloną, żeby na telefon spojrzeć, to totalnie koniec i nie polecam. Nie, one pewnie nie kosztują dużo, bo też były jakimś biglossi, także nie spełniły swojego zadania i myślę, że nie warto wydawać na niej pieniążków. Płatki kosmetyczne do makijażu, do innych różnych czynności. Tu jest chyba firma Tami My Care. Wiecie co, kupiłam to opakowanie 3 kupiłam, bo było w trójpaku. Pierwszy raz i pierwsze wrażenie, powiem wam, było takie, że miękkie takie, nie wiadomo co, tata i że nie kupię, więcej nie kupię. Nie, zdużyłam 3 opakowania, bo miałam. Wróciłam do tych płatków z Kerea, z Biedronki, które pochodzą. I pierwsze co, Jezu, jaki papier ścierny. I wiecie co, i nie wiem, i raz lubię te, raz lubię te. Na razie używam tych, może po prostu użyłam na nie zbyt mało mleczka i tak trochę mnie obtarły, że tak powiem. Nie wiem, nie wiem, sama nie mogę zdecydować, które będę dalej używała, na razie wrócę do tych. Bo te mam najbliżej, te mam zawsze pod ręką, a te nie pamiętam gdzie kupiłam, albo w Hebe, albo w Netto. Jakoś tak, właśnie nie pamiętam. No i to tyle w dzisiejszym denku, mam nadzieję, że film się wam spodobał. Dajcie łapeczkę w górę, ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, buziaki, pa pa! Dobra, dalej jedź. A i myślę, że nie warto wydawać na niej pieniążków. Pieniędzy! Pieniążków, Boże. Nieśmiertelna odżywka, maska. Odpowodując... Pfu, jaka? Antyperspi... Pfu, co?